nawet przez chwilę. W filmie zresztą widać wyraźnie pokorę, a nie triumfalizm. To, że chcieliśmy iść pod prąd, wynikało z determinacji, żeby osiągnąć cel, którym była transplantacja serca i uratowanie kolejnych chorych. Ale to z pokorą wobec potrzebującego. Przewodnik, nauczyciel, mentor, człowiek o wrażliwości miłosiernego Samarytanina, a jednocześnie niesłychanie wymagający wobec siebie i wobec nas wszystkich. Dla dobra chorego zajechałby nie jeden, ale 5 zespołów, żeby tylko uratować chorego. Serce to nie cały człowiek. To tylko jeden, chociaż bardzo ważny narząd. Musimy stale o tym pamiętać. Dużo trudniej poznać człowieka, niż poznać tylko jeden narząd. Jak najmniej o niej mówić, jak najwięcej pokazywać w codziennym działaniu. Niesamowity, niewykorzystany wciąż pokład ludzkiej energii. Nie może nam śmierć zobojętnieć, ani rozpłynąć się bez przemyśleń, bez refleksji. Dlatego z taką determinacją walczymy o życie. Medycyna jest walką o życie. Deo istnieje. Nie mam wątpliwości. Tak się składa, że w moim osobistym i zawodowym życiu wszyscy wielcy, których spotkałem i od których się uczyłem, byli osobami wierzącymi w jednego Boga. Jednym z najskuteczniejszych, ale wciąż niedocenianych leków jest nadzieja. Nie wolno o niej zapominać. Każdy z nas, czy chce, czy nie chce, w swoim życiu odbywa podróż. Życie bez drogi jest niemożliwe. W związku z tym nie bójmy się pielgrzymowania. Nie bójmy się zatrzymań, przystanków, spotkań.